jako jeden z nielicznych utrzymuje się na rynku, ponieważ wcześniej było parę zakładów, które no niestety popadały, ale z tego względu, że niektórzy wyjechali, niektórzy przeszli na emeryturę, no niektórzy już nie żyją, więc wyszło tak, że z zawodu, konkretnego zawodu złotników, na Swapolu jest niewielu. Jak ja zaczynałem 26 lat temu, to na przykład robotę na złoto przyjmowało się przez miesiąc czasu na pół roku. Czyli w styczniu przyjmowało się do końca czerwca, w lipcu jechało się na miesiąc czasu na urlop, w sierpniu się przyjmowało do końca grudnia. Tyle było roboty. Pierwsza praca, którą uczyłem się, to było polerowanie. A polerowanie jest bardzo brudną pracą, z tego względu, że trzeba używać dwóch czy trzech różnych rodzajów past, żeby złoto po szlifowaniu doprowadzić do błysku. Ja zacząłem je to powoli wciągać. Liczyłem, aha, dzisiaj wypolerowałem 15 pierścionków, tutaj 30 obrączek. Za ucznia sobie dosyć dobrze radziłem. Po dwóch latach już zacząłem sam wykonywać wyroby od początku do końca. W latach 80., początku lat 80. nie było, że robiło się do sprzedaży, z tego względu, że był jeszcze monopol. Na to był jeden tylko jubiler, więc zakłady mogły tylko właśnie przerabiać to, co klient chciał. Pracuję 26 lat, nie jest to za dużo, nie jest za mało, ale wystarczająco na to, żeby pełnić konkretne usługi. Począwszy od lutowania srebrnych łańcuszków, złotych, powiększania obrączek, zakuwania kamieni, zmniejszania, do szlifowania jakiegoś kamienia, wszystko praktycznie. Nawet i jablonexem się zajmuję, z tego względu, że w Opolu nikt nie chce naprawiać, ponieważ to jest sprawa groszowa, a nie za bardzo wdzięczna robota. Mało jest opłacane robienie własnego wzoru i sprzedawanie go, z tego względu, że technika poszła tak do przodu, że te odlewy przy sztance wypełniają praktycznie całkowicie cały rynek. Ja tylko robię indywidualne zamówienia pod klienta, który wymyśli sobie coś, co nie jest ze sztancy, co nie jest z katalogu, z tego względu, że chcę mieć wzór niepowtarzalny, a nie bity na 1000 czy 2000 sztuk. Jedną z cech to na pewno powinna być cierpliwość.
bo nie każdy zawsze udaje się wykonać za pierwszym razem naprawę czy pierścionek. Niekiedy są takie elementy drobiazgowe, że jedno naciśnięcie na miech powoduje, że przetapia się, nadtapia element już przygotowany, który się robiło godzinę. A znowu, jeśli się za słabo rzuci temperaturę, na przykład jest pierścionek niedolutowany i w trakcie na przykład polerowania on pęka w tym miejscu, gdzie powinien być dobrze zlutowany. Czyli to jest po prostu precyzja totalna, spokój, opanowanie i przede wszystkim cierpliwość. Bez tego nie ma szansy, żadnego nerwusa tutaj nie ma szansy cokolwiek zrobić. Po prostu trzeba odpocząć sobie, przyjść i na drugi dzień wychodzi, to dopiero za pierwszym razem. Klient przychodzi i mówi, obojętnie co pan wymyśli, no to tak pan zrobi. Ale to jest właśnie najgorsze, bo ja tracę na to 2, 3, 4 dni i nie wiem, czy to co ja wymyśliłem klientowi się spodoba, czy nie. To jest najgorsze. Później klient przychodzi, patrzy się, no może być. No ale takie może być, to jest mało pocieszające, jak ja 4 dni na to straciłem. Wolę najpierw, żeby klient mi pokazał wzór i wtedy się tego wzoru trzymam. Miałem parę razy taki przypadek, że przyszła pani z katalogiem. Ja zrobiłem identyczny ten wzór, ale po przymierzeniu na palec. Ja myślałem, że on jednak inaczej będzie wyglądał. No ale jak inaczej, jak on jest taki sam jak w katalogu. Czyli są po prostu takie małe perturbacje niekiedy, że klient, a zwłaszcza klientka inaczej myśli, inne ma wyobrażenia, a ja mam inne wyobrażenia. Przychodzi klient przykładowo z 10 gramami złota, no i wybiera sobie fason. Ma fason katalogowy, ma niekiedy swój fason namalowany. Przyjmuje zamówienia, wybiera sobie kamienie, bierzemy rozmiar. Ja w międzyczasie sprawdzam, czy to złoto jest odpowiedniej próby, tego względu, że jak nie, to trzeba przeliczać. No i uzgadniam z klientem kolor złota, czy to ma z białego złota, czy z żółtego. Później po uzgodnieniu wszystko z klientem, no, biorę, wkładam do tygla szamotowego, zaczynam topić, wlewam złoto w odpowiednią formę, no i wtedy zależy od klienta, jaki fason wybrał, czy walcuje złoto na kwadrat, czy na blachę, czy na półokrągło, na obrączki, jak wybrał na obrączki. Po wywalcowaniu na odpowiednie kawałki, na przykład biorę wielkości kamienia, robię ramkę, czy jak klient chce pierścionek w łapki, muszę to odmierzyć, wystukać na odpowiednim ryglu pod rozmiar, pojedynie tego kamienia, rozcinać szyny, no i lutować do odpowiedniego rozmiaru, wycinać, robić listki, czy dodatkowe inne oczka, czy jakieś tam perełki, czy coś. Jak mówię, to jest wszystko pod indywidualne zamówienie. Później się lutuje w częściach, żeby cały pierścioneczek powkładać, wrzuca się do kwasu, z kwasu do wody, żeby wypłukać, szlifuje dokładnie, pod lupą się 2 razy sprawdza, później polerka. No i na samym końcu zakuwa się kamienie, żeby po prostu nie został brud pod nim.
Człowiek uczy się przez całe życie. Ja za każdym razem też nabieram nowe doświadczenia, bo przychodzi raz na dwa, na trzy miesiące po prostu nietypowy klient, który robi nietypową, zamawia nietypową rzecz, której ja na przykład w ogóle w życiu nie robiłem. Czyli metodą prób i błędów przez moje doświadczenie muszę sam dojść to do tego, jak to trzeba zrobić i wykonać. Wtedy to nie czas poświęcam jeden dzień, tylko niekiedy 3-4 dni, nawet i tydzień jest, jeśli jest robota bardziej skomplikowana. Ale to jest tylko po prostu i wyłącznie dla własnej satysfakcji, że jednak robię. Ale takich po prostu zleceń jest coraz mniej. Ja na przykład zaczynałem 14 lat temu, otwierałem zakład, pracowało nas 4. W tej chwili pracuję sam i wystarcza dla mnie pracy, nie powiem, ale są na przykład takie przestoje jak październik czy listopad, gdzie nie ma sezonu. Sezon dopiero zaczął się w grudniu pod choinkę, a to wtedy musieli pracować 24 godziny na dobę, żeby każdego klienta zadowolić. Więc to jest tak, może nie praca sezonowa, ale zależy od daty w kalendarzu. No.